23 maja jest obchodzony w całej Europie jako Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Data jest nieprzypadkowa. W 1992 roku mafia sycylijska zamordowała sędziego śledczego Giovanniego Falcone. W Nowym Sączu również upamiętniono ten dzień, zapraszając młodzież do spotkania i dyskusji z prawnikami w nowej siedzibie Sądu Rejonowego. Że jak każdy inny człowiek, tak samo sędzia może się pomylić. To jest oczywista prawda i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sędziowie są tylko ludźmi. Trwa remont traktu Świętej Kingi w Starym Sączu. W ramach inwestycji powstanie 5,5-metrowa jezdnia, szeroki chodnik z trasą rowerową i długo wyczekiwane oświetlenie. Równolegle położona zostanie kanalizacja burzowa oraz nowa nitka kanalizacji sanitarnej. Turyści i okoliczni działkowcy muszą pogodzić się jednak z minimum 2-miesięcznymi ograniczeniami przy parkowaniu. Jest nowy, cichy, klimatyzowany i niskopodłogowy. Od 21 maja na trasie Nowy Sącz – Stary Sącz jeździ pociąg EN64, który jest doskonałą alternatywą dla korków na ulicy Węgierskiej, tworzących się po zamknięciu mostu Heleńskiego. Trasę pokonuje w zaledwie 8 minut. Bilet normalny kosztuje 3,30 zł. Od 10 czerwca bieg pociągu zostanie wydłużony do Rytra. Z krajobrazu Małopolski znikają stare mosty kolejowe pamiętające jeszcze czasy autonomii galicyjskiej. Naszym czytelnikom prezentujemy unikatową perełkę, która trafiła do Izby Pamięci Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie. Przez znaną firmę wykonującą konstrukcje mostowe, to jest firma Witkowicz. Były to konstrukcje wykonane w XIX wieku. W tej chwili jest na liniach kolejowych, bo to przede wszystkim są konstrukcje na liniach kolejowych. One są przez nas wymieniane, a jak same tabliczki trafiają do nas, ku pamięci, tak bym to nazwał. Ostatnio też wykonywaliśmy ciekawą konstrukcję nad, to już wcześniej mówiłem chyba, nad ulicą Lubicz w Krakowie.